Okej, okay, proszę Państwa, ja nie jestem zaznajomiony ze Sweet Baby. Nie wiem, o co chodzi. Firma Sweet Baby. Nowa afera w gamingowej branży dotycząca firmy Sweet Baby. Nie wiem, co się stało. Więc to jestem ciekawy, o co chodzi. Co się dzieje, bo gry to jednak lubię, nie? Hej, dzisiaj niestety będę krótko, bo jutro pracę. Okej, okay, Liliano. O Jezu, ciągle zapominam. No. Cześć. Cześć! Z tej strony Arkadiusz, Arkadikus Woźniak. Jak się macie? Wygląda na to, że doczekaliśmy się kolejnej afery. Matko, jakiś lektorski głos. Fery. Czy on zmienia, czy on mówi tak naturalnie? Gamingu. Tym razem już na miarę tej niemalże Gamergate. Sweet Baby Inc. jest głównym bohaterem tego filmu. Jeszcze parę tygodni temu nazwa raczej nikomu specjalnie nieznana. Nie znam. Dzisiaj jest to główny temat dyskusji zagranicznych gamingowych kanałów i portali, ale i powoli do nas dociera. Jej temat chociażby częściowo pokrył drwal Rembajto. Dobra, okej, okay. Sweet Baby. To te mędy. O matko jedyna. Dobra, już wiem. Już wiem, nie skojarzyłem po nazwie. Teraz już wiem, co to zostało za mędy. Okej, okay, czaję. To już wiem, jaka to, o Jezu, poprawność polityczna, kobiety, to srobstro, geje, lesbijki, wszystko wpierdoli, żeby tylko było poprawność, tak? Nie ma sensu, ale jest poprawnie, zajebiście. ...tuberów i co niektóre portale zaczęły o tym pisać. Ale co się stało? Dlaczego Sweet Baby Inc. jest tym głównym bohaterem na ustach wielu graczy i portali? Co ta firma robi? Dlaczego jest dziś tak znienawidzona? I czy słusznie? Zanim odpowiemy na te pytania, witam serdecznie. Daję tu więcej czadu, bo drwal tej góry lodowej tylko liznął. No ale tak mniej więcej wiem, o co chodzi w tym momencie, właśnie dzięki drwalowi, jakby nie patrzeć. Wśród akolitów nowych wyznawców gamingowego Rikszu, Skapones, Nawrotak, Ray oraz Future. Kojarzę ten głos. Gdzieś słyszałem już ten głos. Na 100% gdzieś go już słyszałem. Jestem pewien w 100%, nie? Drunks. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam. Sweet Baby Inc. to firma założona przez byłych pracowników Ubisoftu, co już samo w sobie dość kiepsko o niej świadczy, z siedzibą w Montrealu. Jak sami piszą, ich misją jest opowiadanie lepszych, bardziej empatycznych historii i jednocześnie dywersyfikacja i wzbogacanie branży gier wideo. Ich celem jest uczynienie gier... To ich kurwa zatrudnia, naprawdę. To jest dla mnie coś niepojęte, nie? ...bardziej wciągającymi, zabawnymi, znaczącymi i inkluzywnymi. Na pewno dla części osób brzmi to bardzo współcześnie, woke'owo, triggerująco. I biorąc pod uwagę, jak brzmi dzisiejszy dyskurs poglądowy, co mnie zresztą osobiście strasznie smuci, dwa obozy, nic pośrodku i zero-jedynkowy tok myślenia i argumentacji, no to nie dziwi. Zaglądając nieco głębiej w ich stronę, która akurat w czasie przygotowywania tego materiału się wzięła i glebła... Ja na przykład, proszę Państwa, ja nie mam nic do zmian. Tylko w momencie, w którym ja mam nazwę, że jest adaptacja historii, adaptacja książki, adaptacja czegokolwiek, anime i tak dalej, nieważne, adaptacje, to ja chcę zobaczyć tą adaptację. Nie chcę zobaczyć zmian postaci, które są napisane dobrze, na zmianę postaci, które są napisane źle. Nie chcę zmian świata, który nie ma sensu. Nie chcę braku logiki w historii, jakiejkolwiek byśmy nie wzięli, bo to właśnie robi Sweet Baby. Zmienia logikę danego świata, danego uniwersum i go przekształca na taki, który tej logiki nie ma. W cokolwiek oni by się nie brali, tam się traci sens tego, co ludzie pokochali dany twór. Więc jaki jest sens zatrudnienia takich pajacy? Się pytam.
A więc trzeba było korzystać z Wayback Machine. Czytamy, czym się zajmują. A zajmują się pisaniem, narracją, reprezentowaniem, tutaj w domyśle grup społecznych i etnicznych, oraz developmentem samym w sobie. W kategorii pisania mowa tutaj praktycznie o wszystkim. Od fabuły po konkretne sceny, czy też po prostu część dialogów. Pomagają przy chociażby interfejsie, prawach autorskich i wszystkim, co się z tym wiąże. W narracji, krótko, Sweet Baby Inc. oferuje tworzenie fabuły, budowanie świata, tworzenie postaci, projektowanie narracji, konsultacje i uwagi dotyczące już napisanych historii, jak i sugestie poprawek w fabule. Sam development też można bardzo szybko opisać. Po prostu robią wszystko, co jest z tym związane i czego tylko klient potrzebuje. Najbardziej zapewne triggerujący jest zapewne akapit związany z reprezentacją. Pozwólcie, że przeczytam... co jest... Ej, to u niego! Ja się zastanawiałem, czy tak puka. A to u niego puka, na grzyba ty dałeś dźwięk pukania. Na stronie, żeby nie było, że dodaje coś od siebie. Wierzymy, że reprezentacja jest kluczem do łączenia graczy i odbiorców i oferujemy kilka sposobów, aby pomóc twojemu zespołowi i projektowi uzyskać perspektywę potrzebną do tego, aby tak się stało. Jesteśmy częścią inkluzywnej i kompetentnej społeczności różnorodnych konsultantów zdolnych do poruszania szerokiego zakresu tematów kulturowych i wrażliwości. Nasze podejście opiera się na tworzeniu radości w marginalizowanych graczach i stara się raczej dodawać niż ściśle korygować. W skrócie, Sweet Baby Inc. Nie, to u niego puka. Drażni mnie to pukanie. Strasznie mnie drażni to pukanie. Irytujące wciul. Wracałem, bo chciałem jeszcze taką wzmiankę dawać, że teraz zauważyłem taką tendencję firm różnych, jakichś korporacji, do tego, żeby wykupić małe studia, które tworzą coś fajnego, z fajną grę, fajną animację, fajną historię, fajną świat, fajną książkę, po czym wykupują tą firmę, po czym zwalniają albo doprowadzają do tego, że ci wszyscy ludzie, którzy tworzyli to, co jest zajebiste, się zwalniają, bądź ich wywalają, tworzą własną ekipę, która robi totalny shit, ale pod nazwą tej firmy, która jest fajna. I powiedzcie mi, jaki to jest sens, bo oni tracą po prostu zwyczajnie, normalnie kasę na tym. Jaki to jest sens? Gdzie tu jest logika, się pytam? To nie ma logiki po prostu. Oferuje dość szeroki wachlarz usług wszystkim, którzy potrzebują tego rodzaju pomocy. Czy to fabuła, czy to pisanie kodu, czy to interfejs, czy też wreszcie tweaki fabularne szerokiego zakresu. Nie tylko tego inkluzywnego. I okej, święte prawo, tak jak ktoś ma prawo mieć prawicowe poglądy i usługi, tak ktoś może mieć i lewicowe. I niech sobie klienci zdecydują, czy tego... No dokładnie, tylko nie zmieniajmy czegoś, co już istnieje, co jest fajne, co ma sens, jest poprowadzone bardzo dobrze, postacie dobrze napisane i zmieniają to w sposób lepszy, inkluzywny i tak dalej. Sram na was, jest coś napisane, ludzie to pokochali, zatrzymajcie się tego, co jest napisane do jasnej ciasnej. Nie zmieniacie mi historii całej, a później pierdolicie. Adaptacja, chuja nie adaptacja. Potrzebują. Chociaż przynajmniej na ten moment materiału można wnioskować, że OT jest to zwyczajna firma konsultingowa, która, jeśli ktoś chce, oferuje również możliwość ubogacenia inkluzywnością. To dzisiaj mogą nawet nie być poglądy, a czysty marketing. Sweet Baby Inc. pracowało przy kilkunastu tytułach, z czego kilku naprawdę głośnych. Z tych ostatnich można wymienić Alana Wake'a 2, gdzie pracowano nad postaciami, doradzano przy wyborze głosów, jak i również pracowano nad tym, by nikt nie poczuł się urażony. Drażni mnie pupkanie te. Strasznie. Przepraszam bardzo. Nie chcę być tu... To jest dobry materiał, świetny głos i tak dalej, ale te pukanie mnie drażni, wiecie? Potwornie mnie drażni. Spider-Man. Was też drażni to pukanie? Wy w ogóle go słyszycie? Bo ja w słuchawkach słyszę doskonale i to jest po prostu straszne. A gdzie służyli pomocą konsultingową w sprawach związanych z fabułą. Suicide Squad, gdzie pracowali nad scenariuszem, kłótni między bohaterami, czy raczej antybohaterami, cutscenkami, pyskówkami, audiologami i tym podobnymi pierdołami. Wreszcie był też God of War Ragnarok, gdzie, jak sami napisali... Teraz już nie ma tego pukania. Może to było przez pierwsze minuty, nie? Ja nie słyszę, ja nic nie słyszę, nic nie puka. No to nie u mnie, to u niego pukało. Jestem pewien o tym. Może słuchawki, nie? Synkowi tylko pukanie w głowie. No nie, nie, nie. Ja dam łapeczkę od razu i dam statystyk od razu. Niech się roznosi w świat. W ogóle super głos, nie? Ale kojarzę ten głos na bank.
gdzieś słyszałem. Pracowali nad narracją, doradztwem dotyczącym postaci, ze szczególnym naciskiem na reprezentację mniejszości. Do wszystkich... Nie, to u niego. Tych gier oraz... Dobra, spróbuję się na tym nie skupiać, ale strasznie drażni. Ja w słuchawkach idealnie słyszę te puknięcia. Dlaczego je wymieniłem, jeszcze wrócimy. Ważne jest, aby teraz opowiedzieć, dlaczego w sumie Sweet Baby INC jest na ustach gamingowej branży. Wszystko zaczęło się od niego. Kuratora Steam Cabrutus, który założył grupę pod nazwą Sweet Baby INC Detected, który Wcześniej było pukanie, teraz już nie ma. Myślałam, że mam jakieś omamy słuchowe. To chyba muzyka taka, teraz słyszałem. Big taki w muzyce. Straszne to jest. Strasznie mnie wywala z tego. Strasznie mnie to wkurza, nie? To jest muzyka u niego w tle. No, niestety. I te pukanie to jest takie irytujące, to nie jest przyjemne. ...guje listę produkcji, w których firma ta otwarcie serwowała swoje usługi. Chociaż tak naprawdę to nie od tego zaczęła się ta cała afera, a od jednego z pracowników, Sweet Baby INC, którego taka lista bardzo zbulwersowała. Na tyle, że na swoim Twitterze... No, ta niby muzyka też mnie drażni, rozprasza bardzo. No nie chcę być czepialski, bo to jest świetny materiał, wspaniały głos. Bardzo merytoryczny, tylko te pukanie mnie drażni i wywala mnie z myślenia, nie? Przepraszam, no to nic nie poradzę, po prostu straszne to jest. Świetny głos, no, gaming, tu masz rację, ale już słyszałem ten głos w 100%, nie? Ale przepraszam, ja tu wrócę tylko tutaj do tego, bo nie mogłem się skupić. Ja spróbuję się skupić po prostu na tym, co on mówi, ale te pukanie mnie rozprasza strasznie, nie? INC Detected, który agreguje listę produkcji, w których firma ta otwarcie serwowała swoje usługi. I wszędzie masz odradzane, nie? Chociaż tak naprawdę to nie od tego zaczęła się ta cała afera, a od jednego z pracowników, Sweet Baby INC, którego taka lista bardzo zbulwersowała. Na tyle, że na swoim Twitterze uznał, że taka lista to wręcz nękanie i namawiał do raportowania zarówno grupy, jak i kuratora tak, aby Steam skasował jego konto, a jak dobrze wiemy, straciłby wtedy również całą bibliotekę swoich gier. Tutaj należy zwrócić uwagę na słowo harassment, nękanie, które zostało już tak wymęczone, używane wszędzie, że straciło jakąkolwiek moc i wagę, tak jak inne buzzwordy. Rasizm, faszyzm czy woke, na dobrą sprawę. Teraz już każdy jest woke, każdy teraz jest faszystą, każdy teraz jest rasistą i teraz każde Po prostu ja mam wrażenie na przykład, że uczy się młodych ludzi, którzy w x lat temu ich przodkowie byli nękani i odczuwali rasizm na własnej skórze, to wpaja się tym młodym ludziom, że oni odczuwają rasizm na każdym kroku. I wmawia im się, jak ktoś jest dla ciebie niemiły, to znaczy, że jest rasistą. I on sobie wpierdala do głowy, że ej, on mnie obraził, bo jest rasistą. Nie, na przykład nie przychodzi mu do głowy to, że obraził go, bo na przykład coś zrobił nie tak i tak dalej, albo go wkurzył, albo nie wiem, po prostu chciał się na nim wyżyć. I czy on jest czarnoskóry, biały, czy kuźwa, jakikolwiek inny, to nie miałoby najmniejszego znaczenia. Nie, teraz jesteś rasistą, nie? Po prostu, zwyczajnie, normalnie rasistą. Jak ci się nie podoba, na przykład tutaj w Anglii miałem taką sytuację, że strasznie dużo młodych dziewczyn, czarnoskórych, taki, to chyba muzułmanki też były swoją drogą, bo miały te nie wiem, jak to się tam nazywa, takie stroje specjalne, to one strasznie hałasowały w autobusie, ale to tak potwornie hałasowały, były tak niekulturalne i rzucały różne rzeczy na ziemię, że wyszedł typ, normalnie zatrzymał autobus, wyszedł typ wkurwiony i kazał im wypieprzać z autobusu, bo się nie potrafią zachować. To one zaczęły go wyzywać i zaczęły mówić, że on jest rasistą. Najlepsze jest to, że to był Hindus, dosyć ciemny. I one do niego, że on jest rasistą. Nie, do ciemnego Hindusa mówią takie coś. Więc no, rewelacja, nie? Teraz wszyscy są rasistami. Nie wystarczy, że zwrócisz komuś uwagę, kto po prostu uzna się. Ja teraz mogę gadać każdemu, że ej, jesteś rasistą, nie lubisz białych. Nie? Tylko, że na białych to nie działa, proszę państwa. Jak jesteś biały, to jesteś rasistą, a nieważne, co się stanie, ty nie możesz odczuć rasizmu, nie? Po prostu nie możesz odczuć rasizmu. Biali ludzie nie mogą odczuwać rasizmu. Ty nie masz prawa coś takiego powiedzieć. Bo oni powiedzą, jak
Rasizm. Przecież ty biały jesteś. To jaki rasizm? A otóż, proszę państwa, w tym momencie się wszystko zmienia. Bo właśnie rasizm działa bardziej na białych teraz, niż na czarnoskórych na przykład, nie? To taka zmianka. Godzenie się z kimś jest już nękaniem. Safe spoty czy inne safe place'y, czy jak to się tam nazywa, sprawia, że pojedynek myśli, pojedynek argumentów jest już nękaniem. Gdyby jeszcze kurator Steam aktywnie namawiał, by nie kupować gier związanych ze Sweet Baby Inc., czy otwarcie je krytykował, dobra, no można by to jeszcze jakoś zarzucić. Ale on jedynie agreguje tytuły i nic więcej. Co z tym zrobić, zostawia już graczom. Ale no tak. To już jest nękanie. Rozumiecie? Musicie tolerować i akceptować, ba, chcieć usług Sweet Baby Inc., bo inaczej to nękanie. To tak jakbym ja poszedł do klubu, spotkał jakąś super dziewczynę i natrętnie namawiał ją, no chodź zatańczyć, no potańcz ze mną. A chcesz może drinka? A ona odmawiała? I ja nagle oskarżyłbym ją o nękanie, taka karta Uno, bo mi odmawia. Podczas gdy to ja jestem creepem i ja ją de facto nękam. To wszystko jeszcze bardziej nakręciło atencję graczy. Grupa obserwujących kuratora na Steamie... Jak czegoś bardzo nie chcesz, a w twojej głowie to się wydaje, że to jest super mega inteligentne i to jest poprawne, i bo się też obraca pewnie w takim gronie, gdzie wszyscy myślą, o tak, tak, masz rację, to jest nękanie. I ona wyrazi tą swoją opinię tak publicznie, to potem się okazuje, że jednak ludzie w internecie tak nie myślą. I wtedy jeszcze bardziej podsyca ten ogień, który sama zapaliła, bo w dupie to wszyscy mieli, nikt się tym nie interesował, a ten pracownik, czy pracowniczka, nie wiem już, po prostu pracownik, zapalił mały ogienek, mały ogień zapalił nad tą sprawą, który rozniósł się do totalnego spalenia do kurwa lasu, nie? Gamingowego. I się zaczęło, burza. I urosła z około 10 tysięcy do ponad 200 tysięcy w momencie, kiedy to nagrywam, i wciąż jest ich coraz więcej. Dziwaczna jest też reakcja Chrisa. Wydaje się być zawiedziony. Dobra, czyli to facet, okej. Okay. Zbulwersowany, że ktoś robi listę gier, w których jego firma brała udział. Nie wiem, może ja jestem po prostu jakiś głupi i dziwny, ale jako lektor jestem zadowolony za każdym razem, lektor, gdy ktoś mnie wspomni w projekcie. Okej, okay, to lektor. Ta sowa. On występuje w tej sowie. On czyta na kanał ten sowa. Mądra sowa, czy jakoś tak? Jakieś zagadki sowa, coś takiego było. Nie pamiętam, przepraszam. To kojarzy ten głos. I nie tylko to. Nie wiem czasem, czy nie występował jeszcze, nie wiem, ale się dowiem też. Czy czasem nie podkładał swojego głosu. Dobra, już wiem, skąd kojarzę ten głos. To jest ta mądra sowa, jakieś zagadki, coś takiego, nie? ...w którym się udzielam, zazwyczaj... Lub jasna strona, ten nowy ekskluzyw na PS5, Race of Ruin, wygląda jak gra na PS3. Kończy się to po prostu Ronin. Na zapłacenie... Ronin. ...w tej fakturze. Może problem jest taki, że masa z tych gier okazała się niewypałem. Albo otrzymują srogie baty za elementy, w których Sweet Baby Inc. akurat brała udział. Do tego jeszcze wrócimy. Chris Kindred, jak się okazuje, jest znany z tego, że na Twitterze niemalże cały czas rozprawia o polityce tożsamości, co przy nagłośnieniu tej całej sprawy postawiło w takim świetle całe Sweet Baby Inc., jakoby mieli oni wręcz obsesję na punkcie polityki tożsamości w grach wideo, chociaż oczywiście nie ukrywają się z tym, że to też jest ich misja. Swoją drogą, Chris, który nawoływałby Steam zbanował kuratora, sam wyłapał bana na Twitterze na tydzień za łamanie regulaminu, co ma związek właśnie z tą sprawą. Mua, karma. Ta nagła uwaga sprawiła, że internet zadziałał tak, jak działa internet. Internet... Swoją drogą, zasubskrybuję, bo podoba mi się, jak opowiada, nie? Nie zapomina, a internauci zaczęli kopać. I wykopali naprawdę wiele kwiatków z historii tej inkluzywnej firmy. Jak chociażby tweety jednego z pracowników, który wiele lat temu, nie kasując do tej pory posta, napisał to. Ale jeśli uważacie, że to taki cherry picking i pewnie się zmienił przez te lata, to nie.
Ten wpis jest z 11 lutego tego roku. Zazwyczaj obrzydza mnie, gdy bogaci biali ludzie się całują, ale nawet ja uważam, że ci są słodcy. No panie Areczku, tolerancja jest tylko dla mniejszości i innych orientacji. Dla ciebie jest tylko mówienie, że brzydzi go, gdy twój gatunek się całuje. Wiecie, ta, jak to się nazywa, pozytywna O czym mówiłem przed chwilą? To w tym momencie, proszę państwa, to się właśnie zmienia. W tym momencie to zazwyczaj biali będą odczuwać skutki rasizmu na ich skórze, a nie czarnoskórzy. Bo teraz czarnoskórego nie możesz powiedzieć niczego negatywnego, bo to zaraz jest rasizm, ale on może ci powiedzieć dokładnie wszystko, co chce. Była taka sonda, gdzie pytali się w Ameryce, łaził gościu i pytał się właśnie, co myśli o jakiejś tam nacji, narodzie i tak dalej. I głównie się pytał o partnerstwo. To bardzo często czarnoskóre kobiety mówiły, że one mogą być tylko i wyłącznie z czarnoskórymi mężczyznami, bo tu chodzi o przedłużenie rodu, bo tu chodzi o właśnie skórę, bo matka by mnie zarąbała, jakbym była z białym, czy coś takiego gadali, różne takie rzeczy mówią. I komentarze są normalne. No tak, no prawda, to srobstro. I wypowiedział się jakiś facio, który powiedział, że w sumie to mu się podobają białe kobiety, ogólnie z jasną karnacją, taki ma typ, że nie jest rasistą, nie ma nic, to nie jest tak, po prostu mu się bardziej podobają, to jest jego gusta, to dostał taki hejt na mordę, tak go zjechano w komentarzach, tak pociśnięto, pewnie nie wiem, czy to widział, czy to nie widział, w sumie mam nadzieję, że nie, ale dostawał ostry hejt w komentarzach, więc to jest tak właśnie, to jest właśnie coś takiego, nie? Faceci trochę mają inaczej czarnoskórzy, bo oni to mogą dymać wszystko, co popadnie, nie? Tak swoją drogą. A czarnoskórzy faceci podobno wolą być z białymi? A, tego nie wiem, czy wolą być. Już jest rasizm wobec białych, kobiety mają trochę lżej, jednak tylko trochę. Dyskryminacja, no bo przecież nie można być rasistą wobec białych. Ten sam pracownik 10 lat temu był odpowiedzialny... No, o tym mówię. Nie można być rasistą wobec białych, można być rasistą tylko wobec czarnych. Tylko, że w tym momencie bardzo często czarni są rasistami. I jeszcze to, co mówią, ludziom się wydaje sensowne. Za uwalenie konkursu Define Young Capitalists, przeznaczonego dla kobiet w gamingu, w którym mogły stać się liderkami w stworzeniu gry, jeśli ich projekt zostałby wybrany, zarobić na tym, a resztę zysku z danej gry przeznaczyć na cele charytatywne. Na tym polegał konkurs. Otóż dzisiejszy reprezentant Sweet Baby Inc. przypuścił sobie wtedy atak DDoS na tę akcję charytatywną, uwalając ją w zarodku. Taki tam wpis do portfolio. Pewnie się przyda. Wiecie, inkluzywność. Znaleziono również klip, w którym współzałożycielka Sweet Baby Inc. Zwykle tak jest w filmach, że jest biała kobieta i ciemnoskóry facet, a nie odwrotnie. Kim Belair wyjaśniała, jakich metod należy używać, aby namówić studia do swoich racji. Posłuchajcie sami. If you're a creative working in AAA, which I did for many, many years, put this stuff up to your higher-ups. And if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team and just terrify them with the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. Jasne, że to można rozumieć dwojako. Być może jako prawdziwą troskę o produkt, faktyczne ostrzeżenie, że hej no, dzisiaj mamy takie mocno uwrażliwione czas, że tuż po premierze ktoś się zaraz zesra o procentową nierówność przedstawicieli danych grup etnicznych i orientacji i Twitter eksploduje. Albo można to zrozumieć jako groźba. Albo pójdzie na moja wizja będzie na górze, albo inaczej, nagle, zupełnym przypadkiem... Aż was szlak jasny trafi, krew nagła zaleje! Wybuchnie afera o buzzwordy, jak rasizm, faszyzm i seksizm. Teraz, znając całą historię tej Sweet Babygate, trzeba zapytać, o co faktycznie firmę te oskarżają gracze, ale zanim do tego przejdziemy, zastanówmy się, skąd się to... Ja wiem, o co oskarżają, o zmiany w grach i bezsensowność tak naprawdę. Hej, Cynk, jako wierna widzka będę miała do ciebie polecenie. Bardzo chciałabym, żebyś coś obejrzał. Napiszę po pracy po 23, 22.
Długie to, Vera, długie to, ale wyślij, wyślij. To bierze. Aby to wyjaśnić, następnych kilka minut będzie dotyczyło już nie tylko gier. Wybaczcie. Nie można zaprzeczyć, że pod kątem historii, fabuły, współczesne gry, a już szczególnie te AAA, mocno kuleją. Zazwyczaj nie są to jakieś złe gry same w sobie, przeważnie, ale według graczy coś jest nie tak często z historią czy bohaterami. Częstymi no. zarzutami w stronę tych gier jest to, że zamiast tak naprawdę przeznaczać robocze godziny, budżety i inne zasoby na mechaniki, na dobre historie, przeznacza się na reprezentację właśnie, aby, broń Boże, ktoś się nie obraził. Niestety często mamy tutaj do czynienia z czystej klasy tokenizmem, wrzuceniem danej postaci czy danej historii byleby była. Tokenizm według mnie jest akurat takim subtelnym rasizmem. Dobra, dajmy tutaj przedstawiciela takiego koloru skóry, no żeby się te zjeby z Twittera nie zesrały i żebyśmy wypełnili wszystkie punkty z no listy do nagród BAFTA, no bo może nam coś skapnie. A historia, dobra, dajcie tam, nie wiem, starzyście, niech napisze. Nie chcę tutaj naprawdę schodzić na tematy inne, ale no współczesna popkultura faktycznie sprawia wrażenie o wiele klas niższej jakościowo niż nawet kilkanaście lat temu. I to nie jest akurat teraz wina samego Sweet Baby Inc. Wiele osób zarzuca tym, którzy uważają współczesne media za marne, seksizm i rasizm. I nie czarujmy się, to nadal w naszym życiu istnieje i to w niemałej niestety skali. Są mężczyźni, którzy są seksistami, są kobiety, które są seksistkami, są biali, którzy są rasistami, są czarni, którzy są rasistami. Życie, kurwa, mać. Jednak spłycanie problemu, marnych fabuł, czy marne... Ale to jest prawda, no. No to jest prawda, no co ja mogę powiedzieć? Ja tu nie mam nic do dodania, to jest prawda, zwyczajna, normalna prawda, no. Teraz wyszła adaptacja chińskiej książki Problem trzech ciał. I główna bohaterka Chińczyka zastąpili kilkoma osobami, między innymi biała kobieta i ciemnoskóry facet. Ach, Boże, no głupota, no. Stanu jesteśmy od siebie różni, to jest piękne i to nie oznacza też rasizmu. Czy to gier, czy filmów, do o, nie podoba ci się, bo tam jest kobieta, albo bo tam jest czarnoskóry, to robienie fikołków jak w cyrku. Jestem wręcz w stanie powiedzieć, że zarówno kobiety, jak i mniejszości etniczne stały się ofiarami, ale nie hejtu ze względu na płeć, wygląd czy orientację, a ofiarami współczesnych produkcji. Nacisk na różnicowanie głównych postaci niestety nastąpił w tym samym czasie, gdy wszyscy dobrzy scenarzyści no chyba po prostu wyginęli. Jako przykład anegdotyczny, często zresztą w takich dyskusjach poruszany, można dać współczesną trylogię Gwiezdnych Wojen z Rey w roli głównej. Czy problemem złego odbioru tego filmu jest to, że... Nie jest to, że ona jest kobietą, tylko jak zostało to poprowadzone, jak debilnie to zostało prowadzone. Na pstryknięcie palców wszystko miała dziewczyny. To jest po prostu chore, nie? Główna postać jest kobietą? Jeśli tak, to dlaczego poprzednia trylogia z Mrocznym Widmem i tak dalej, gdzie jedyną tak naprawdę znaczącą kobietą była Padme, też został okropnie przyjęty? No gdzie tu logika? Nie! Problem tego filmu jest taki, że nagle główna postać, której akurat zdarzyło się być kobietą, nie przechodzi żadnych rozterek, nie cierpi, nie ma rozwoju charakteru, przygody. Tam, gdzie inni ćwiczyli całe życie, ona nagle po prostu jest zajebista, taka się urodziła, a nowe moce spływają na nią z nieba. Jest to postać, z którą widz się nie utożsamia. A przez to nie zżywa się. Jej losy widza nie interesują. Czy to wina aktorki? Nie! To wina osoby, która pisała denny scenariusz. Czy ten sam film wkurzył fanów dlatego, że Finn był czarnoskóry? Czy też tym, że przez totalny kretynizm scenarzysty były szturmowiec, który nigdy nie trzymał miecza świetlnego, radzi sobie w pojedynku ze szkolonym od dziecka w tej sztuce Kylo Renem? Kiedyś historie były na zasadzie, no nie wiem, muszę się poświęcić, trenować, przeżyć traumę, czy cokolwiek innego, by stać się lepszym i móc wypełnić swoje zadanie. A dziś historie polegają na tym, ja jestem specjalny, ja jestem zajebisty, tylko ty jeszcze tego nie wiesz. No, to ale ty, wygląda tak. Ale to jest totalna prawda. To jest całkowita prawda. Z dupy postacie stają się niesamowite i przerastają postacie, które poświęcają całe swoje życie na to, żeby być tym, kim są. Co odbiera rzeczywistości tej takim historiom. A jak...
Słuchajcie, ja nie mówię czegoś takiego, że jak mamy jakąś historię, to ona ma pewne prawa swoje, tak? Jeżeli nawet, i to nie chodzi mi o to, że ej, słuchajcie, a przecież tam jest magia, to jakie to są prawa? Otóż są tam prawa. Na przykład w jednym świecie będzie coś takiego, że dajmy na to, magia to wizualizacja. Czyli musisz myśleć, tak? Musisz sobie jakoś pomagać. Musisz trenować, zapieprzać jak głupi wręcz, powiększając na przykład swoją magię, tak? Powiększa ją i od dziecka trenuje ciężko, żeby powiększać magię. Kiedyś mógł zrobić, dajmy na to, kulę ognia i ją rzucić w przeciwnika. Teraz już może zrobić tych kul, kurwa, 50, bo trenował całe życie, starał się, wizualizował, nie wiem, nawalał cały czas, trenował jak głupi, przeżył może jakieś właśnie traumy. Jest ta droga, która do tego prowadzi. A w momencie, w którym mamy ten sam świat, ale ktoś zmieni te zasady, że trzeba trenować, że trzeba się poświęcić, że trzeba, dajmy na to, być inteligentnym, żeby to osiągnąć, że zwykły człowiek by tego nie zrobił, tylko trzeba być inteligentnym, albo trzeba coś innego zrobić. Są jakieś prawa, którym trzeba jakby spełnić, tak, swoje jakieś zasady trzeba spełnić, żeby coś osiągnąć. To w momencie, w którym mamy postać, która się urodziła, i ona tych 50 kul ognia pierdolnie w 5 sekund, to masz takie... Jaki to jest sens? Przecież druga postać musiała tam zapieprzeć, dajmy na to, 50 lat, żeby to osiągnąć. Uczyła się i tak dalej, i tak dalej. A później robił ci kontynuację i się dzieciak urodził i on 50 kul wali. No to jaki to jest sens? Gdzie jest ta droga? Dlaczego to się tak stało? On nawet o tym nie myśli i wali te 50 kul. Do tego się sprowadza niemalże każda historia, nie? Aktualnie. Wojownicy, którzy trenowali całe życie, są pokonywani przez jakieś dzieci. Wiecie, o co chodzi? To takie absurdy po prostu. To nie ma sensu. Zwyczajnie, normalnie nie ma sensu, nie? Jakby dzisiejsi scenarzyści nie znali takiej podstawy jak 17 etapów podróży bohatera według modelu Josepha Campbella lub w skróconej wersji profesora Phila Cosino, 8 etapów, zapraszam do poczytania, lub znali je, ale zapomnieli o punktach związanych z inicjacją, od 4 do 12, no i wychodzą szmiry. To tak jakby dziś Frodo z Władcy Pierścieni zastąpiła, nie wiem, Frodinia. I ona cóż, nie miałaby żadnych problemów z zaniesieniem pierścienia do Mordoru. No jakoś tak akurat jest na tyle specjalna, że Sauron nie miałby na nią wpływu. Hehe, seksistowski żart, bo to kobieta. Nie musiałaby się męczyć z ciężarem tego pierścienia od sobotni wypad do parku. Czy byłaby to wina aktorki wcielającej się we Frodinię? Czy też, nie wiem, płci samej w sobie? Nie! Byłaby to wina kretyna, który pisał scenariusz. Że już nie wspomnę o totalnym użynaniu znanych marek. Rings of Power, nie? Na współczesną modłę. Regis był wampirem o kredowej skórze? No cóż, w netflixowym Wiedźminie zagra go Morfeusz z Matrixa. A komu się to nie podoba, to rasista. No. Wow. I wiecie co? Gdyby te współczesne twory były chociaż dobre. A jak radzi sobie takie Rings of Power czy właśnie Wiedźmin, dobrze wiemy. Od zawsze wyznaję zasadę, żeby nie psuć marek. Jeśli masz genialny pomysł, to zrób własne uniwersum, własny serial. Wiecie co jest przykre? Że te zjeby tworzą swoje jakieś uniwersa, które nie mają nic wspólnego z tym, na co nazwę kupili, że prawa kupili do danej historii. Wiedźmin nie ma nic wspólnego z Wiedźminem. Ale ludzie pokochali Wiedźmina, kupują kubki, miecze plastikowe, kupują akcesoria, książki, chcą oglądać, chcą chłonąć ten świat, kupują audiobooki, słuchają ich, dowiadują się, interesują się, robią fanarty i tak dalej, bo ten świat pokochali, bo niektórzy się na nim wychowali, bo wzbudził w nich niesamowitą wyobraźnię, fantazję i tak dalej. Niektórzy potrafili nawet śnić o takim świecie, że oni są głównymi bohaterami. Piszą jakieś fanarty również, że jakieś poboczne historie, które mają sens swoją drogą, nie? Które starają się utrzymać ten świat jakoś, że to jest tam poboczna historia niezależna od tego wszystkiego, co się dzieje w głównej historii. I mamy jakichś zjebów, którzy wykupują prawa do tego, i oni sobie myślą, książka? Historia? Wyjebane, do śmieci. Walniemy swoją własną, lepszą. Nie? I oni tworzą
tą lepszą historię. I się okazuje totalnym gównem. Więc co trzeba zrobić? Nazwać wszystkich rasistami, homofobami i tak dalej. Nie dlatego, że zmieniliście świat, nie zrobiły, że to nie ma nic wspólnego z tym, co ludzie pokochali. I że to nie ma też bardzo często nawet logiki. Nie, jesteście rasistami i homofobami, bo tak, bo nam się tak podoba. Własny film, ale nie zarzynaj wręcz świętej dla niektórych podstawy. Bo jak fani mają być wierni danemu uniwersum, skoro nawet osoby... Adam, jest dupa, ledwo 15 osób w takim czasie, żal. 21 jest osób, bo też na Twitchu są. I co cię kurwa obchodzi, ile jest osób? Wypierdalaj, jak ci nie pasuje. Tworzące dalej te uniwersum nie są... Nie liczy się ilość, tylko jakość. Uwierne. I tobie nie ma prawa nie podobać się dany twór, bo przylepią ci łatkę sisty, czy innego szysty, czy jeszcze innego foba. Co niestety, tak szeroko patrząc, robi niestety krzywdę już nam wszystkim odbiorcom, niezależnie od poglądów. Ale przez to, że teraz, gdy akurat następuje moda na zamianę, czy to płci, czy rasy, głównego bohatera, no, bohaterów pobocznych, wiecie o co chodzi, z jednocześnie okropnymi często scenariuszami, czy gier, czy filmów, no to nie ma co się dziwić, że w pewnym momencie odbiorcy danego medium zaczęli być po prostu ostrożni. Jeśli 90% filmów, w którym protagonistą jest kobieta czy przedstawiciel odmiennego koloru skóry, okazuje się naprawdę kompletnym gównem pod kątem historii, z powodu scenarzysty, czy też w przypadku gier krapem, również i pod kątem techniczno-rozgrywkowym, to chyba bezpiecznym wydaje się założenie, że kolejny produkt z takim przedstawicielem pewnie okaże się krapem. No, jeśli sparzyłeś się 7 razy, no to 8 raz już chyba podejdziesz do ognia ostrożniej. I wiem, że teraz część uber przewrażliwionych widzów zarzuciłoby mi po takim stwierdzeniu te różne szyzmy, sizmy i fobie, ale no... Po prawdzie to tak, wkurwiłbym się też niemożebnie, gdyby na przykład Lara Croft stała się nagle Larym Croftem, a CJ z San Andreas w nowym GTA zmieniłby kolor skóry na biały, więc działa to, sorry, w obie strony, naprawdę. Zresztą przykład przechyłu w drugą stronę można zobaczyć nawet u mnie w komentarzach pod recenzją Banishers, gdzie niektórzy pisali, że no ale w takich czasach taka Antea raczej nie bardzo mogłaby się cieszyć wolnością, nie wspominając o jakimś szacunku. I znów przez wzgląd na to, co powiedziałem wyżej wcześniej, totalnie rozumiem, skąd się takie komentarze biorą. Ale z drugiej strony, no jest to zupełnie nowe uniwersum, więc nie było tam żadnego washingu, jedynie podobne do naszego. No i akurat w grze, w której co chwilę, co 3 minuty napotykamy duchy, które są czymś normalnym w tym świecie i walczymy z nimi mieczem, no to akurat pochodzenie etniczne bohaterki, która de facto też staje się duchem i której to pochodzenie też jest częścią historii poruszanym często w dialogach pobocznych, nie jest raczej żadnym problemem dla mnie, mimo że faktycznie taką odpowiednią manipulacją mógłbym ten argument przerobić akurat na swoją korzyść. I teraz po tym długim, za długim wręcz wywodzie problemu współczesnej dyskusji, trzeba zobaczyć, o co dzisiaj gracze oskarżają Sweet Baby INC, a najczęściej wymieniają te zarzuty. W Alanie Wake'u 2 przez dużą część gry sterujemy nie bohaterem, ale dzielną, odważną panią czarnoskórą. Spider-Man 2 totalnie skasztanił znanego i kochanego Petera Parkera, który wiecznie musi być ratowany przez swojego młodszego, ciemnoskórego kolegę, który jest lepszą i mądrzejszą wersją Spider-Mana. Suicide Squad, w którym zastosowano podwójne standardy, jak scena, gdzie Harley Quinn, jakby nie patrzeć, napastuje sparaliżowanego męskiego towarzysza i gdyby zamienić w tej scenie płcie, to byłby ryk na cały świat, a tutaj to he he, jest okej, bo to kobieta. W God of War Ragnarok Angerboda jest kompletnym tokenizmem. I tak naprawdę... W God of War, o ile kojarzę, to twórcy tej gry na samym starcie powiedzieli, że chcą utrzymać takie... Że wygląd tych wszystkich postaci i mitologię chcą utrzymać w takich wikińskich, tak, klimatach. Wikińskich klimatach. To już chyba samo mówi za siebie. Naprawdę z tych 4 zarzutów, które najczęściej są teraz powtarzane wobec Sweet Baby INC... Czyli w sensie nordyckie, tak? Nordyccy bogowie i tak dalej. Mitologii, tam bardzo, bardzo dużo zagarniętych, nie? Nie ma sensu, że tam jest taka postać w ogóle. Naprawdę zarzucić, nie wiem, podwójne standardy w przypadku Suicide Squad,
No gdzie to właśnie oni byli odpowiedzialni za napisanie tej sceny, jak zresztą podają na swojej stronie. Personalnie, naprawdę, jeżeli chodzi o tę scenę, nie mam żadnego problemu. Dla mnie jest spoko, ale jestem naprawdę kompletnie świadomy, że gdyby te role zostały odwrócone, no to byłby ryk niczym ten od żniwiarzy w Mass Effectie. Nawet gdyby używać tych samych kontrargumentów, które padają teraz, że wiecie, no to jest taka postać po prostu. Jeszcze jako tako, trochę naciągając, można by spekulować, czy kolor Angerbody w Ragnaroku nie jest zasługą tej firmy. Wszak na ich stronie znów czytamy, że tutaj skupiali się szczególnie na reprezentacji. I ogólnie, tak szczerze, to tutaj w tym przypadku prędzej można zarzucić coś Santa Monica niż Sweet Baby INC, bo gdy gracze krytykowali wygląd Thora, który według mnie osobiście był zajebistą postacią... Thor wygląda fajnie. ...w grze i świetnie. Bo oni się przyzwyczaili pewnie do Thora z tego... Avengers, nie? No albo zajebiście wygląda, super strój. ...nie wyglądał, że taki tatuśkowaty i niemarvelowaty, to Santa Monica odpowiadała, że chcieli wniknąć głęboko w mitologię nordycką i przedstawić bohaterów tak, jak wyglądają właśnie w niej. No ale jeśli tak było, tak jak mówi to Santa Monica, to akurat ten argument się wziął i na ryj wyjebał. Ale to już, tak jak wspominałem, wina Santa Monica, a nie bohatera tego filmu. Tylko, czy faktycznie to Sweet Baby INC odpowiada za często fatalną narrację w grach? Nie chcę tutaj wychodzić na adwokata diabła, ale po co są w grach scenarzyści? Gdy odpalimy kredyty, to zespoły odpowiedzialne za historię, fabułę czy bohaterów często liczą dziesiątki albo i setki osób. I są to osoby spod szyldu deweloperów, a nie Babyface INC. Żeby nie było, nawet poprzez to, co zostało pokazane w tym filmie, a to naprawdę nie wszystko, uważam Sweet Baby INC za okropną firmę, która zbiera właśnie należytą karmę. No i bardzo dobrze. Ale świat byłby zbyt piękny, gdyby wszystkie problemy gamingu, czy chociażby problemy historii w grach, spłycić tylko do tej jednej firmy. Bo Sweet Baby INC świadczy jedynie usługi i to firmy, których listę możemy zobaczyć na ich stronie, same wybierają, czy chcą z nich skorzystać. Być może pół gry spędzonej jako pani policjant walanie Wake'u 2 to pomysł Remedy, a nie Babyface. Być może Santa Monica faktycznie miała taką wizję Angry Body i jedynie spieprzyła podczas kryzysu wizerunkowego Thora. Kto wie, być może Sweet Baby INC krzyczało o rozwagę, gdy Rocksteady pokazało scenkę z Harley Quinn. Być może współcześni scenarzyści nie potrafią po prostu pisać i dlatego tak naprawdę obsrali zbroję przed AI w Hollywood. Ja wiem, strasznie uprościłem, ale wiecie, o co mi chodzi. A może to my, tak. Gracze, jesteśmy już za starzy i nie rozumiemy, co mają do zaoferowania młodsi pokoleniem scenarzyści. A gdyby nawet to właśnie... Nie do końca, no, nie mów takich rzeczy, chłopie. Wydaje mi się, że i młodzi są wkurwieni na takich rzeczy. Sweet Baby INC odpowiadało za te wszystkie maszkary fabularne. To przecież nie zmusi nikogo do tego, by zaakceptował ich pomysł, ich konsultacje. No chyba, że w tym klipie współzałożycielka mówi o porwaniu działu marketingu, przystawienie broni do głowy, no i nie odstawiania jej, dopóki scenarzyści danej firmy nie napiszą historii takiej, jakiej chce. To wtedy okej. Okay. Być może to właśnie klienci tej firmy mają popieprzone priorytety i kiedy pada pytanie, że hej, mamy wolny $1 000 000, co robimy? Ulepszamy mechaniki? Czy robimy inkluzywność? Wybierają inkluzywność. Bo ja naprawdę uważam, że większość z nas graczy jest normalna. W dupie mają, jakie w danej grze postaci mają kolor skóry, płeć czy orientację. To jest prawda, to jest naprawdę prawda, nie? Zaakceptowalibyśmy wszystko, o ile było... To musi mieć sens, logikę. To jest dla mnie nieważne, czy jakaś postać jest gejem, lesbijką, czarnoskórym, azjatą, białym. W dupie to mam. Jeżeli to ma sens... Jest logicznie poprowadzone, historia nie jest debilna, postacie się rozwijają, nie są płytkie, nie są prostolinijne. Na tym polega dobra historia, no. Ludzie, to kogo obchodzi, jak wyglądają, ktokolwiek jak wygląda, nie ma sensu. Oby to dobrze napisane i miało miejsce, a bullshit i tokenizm wyłapujemy szybciej i łatwiej niż psy kokainy na lotniskach. Oczywiście, żeby nie było, góra lodowa tego wszystkiego jest dużo większa, no i trzeba byłoby spojrzeć jeszcze, nie wiem, na coś takiego jak raport ESG, domy inwestycyjne jak chociażby Vanguard, ale to już jest naprawdę bardzo szeroki i niestety już
inny temat. Jestem ciekawy, co wy o tym sądzicie, tak więc zapraszam do sekcji komentarzy. A póki co, dziękuję wam za uwagę. Do usłyszenia następnym razem. Cześć! Dziękuję bardzo za materiał, bardzo fajny materiał. Fajnie się słuchało. Po prostu, no co ja mogę wam powiedzieć? Wszystko, co powiedział, to się zgadzam w 100%. No. Nie mam nic do dodania.